Cześć wszystkim, znowu Paweł 7, przeciąg Baldur's Gate 3. W przedostatnim odcinku Sol się zapytał, co by się stało, gdybyśmy zabili cesarza. Próbowałem go zabić podczas walki. Okej, wszystko się pobagowało. Dobra, w każdym razie próbowałem go zabić podczas walki, ale musiałem najpierw wyeliminować mnichów, więc mimo, że podczas walki był z nami agresywny, to potem, kiedy wyeliminowaliśmy mnichów, to przestał być agresywny i wszystko poszło tak jak wcześniej. Za to jeżeli spróbujemy go zabić po walce... Stomach drops. Your chest constricts. Your thoughts begin to splinter. Uległeś jej, stałeś się częścią wielkiego planu. Okej. Okay. Przy okazji... To zakończenie chyba można też w jakiś inny sposób również wywołać. Dokładnie nie jestem pewien. Ale... W sumie spodziewałem się tego. Dobra, a teraz wróćmy do momentu, w którym ostatnio skończyliśmy. Jesteśmy już nawet po odpoczynku. Bo jeszcze nie. Nie mogę odpuścić. Nie mogę opuścić. A, tak. Miało się coś wydarzyć z... Miało się coś wydarzyć z Posępną. Dobra. Długi odpoczynek. Dlaczego? Cyk, cyk. This will do. Get in the water. Ty pierwsza. Touching the bottom anymore. It's terrifying. Do people really enjoy this? Chyba będę musiał umieścić psa. Psa w postprodukcji. Dobra. Dobra. Możesz się mnie trzymać, jeśli się boisz. You know, you didn't need to wait until I was in the water to hold me. Come here. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. I don't want to go back. Not just yet. Runda druga. Now don't you dare stop. Dobra, domyślam się, że gdybyśmy mieli seks odblokowany, to byłoby coś więcej w tej scenie niż tylko tyle. Dobra, Jena, czy jesteś... I brought my own paring knife. Now I just need to... Domyślam się, że albo ona, albo jej kot jest z... doppelgangerem. No, tylko oni doszli do nas ostatnio. Domyślam się, że ludzie, którzy byli z nami wcześniej, raczej nie są doppelgangerami. Dobra, dajcie minutkę, zbafuję się i wracamy z powrotem do Dolnego Miasta.
Dobra, zanim jednak wrócimy do miasta, z Mizorą jeszcze nie rozmawialiśmy. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Hmm. Zmusiłaś Willa, by dokonał niemożliwego wyboru. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved Duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Nie ma opcji teraz przywalić w brzuch? Hmm. Masz się stąd wynosić, ale już. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Ja rozumiem, skoro Will nie jest twoim czarownikiem, po co zostajesz i dajesz mu władzę? Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Okej, okay. Przynajmniej mamy wspólnego wroga. Co masz mi powiedzieć o piekłach? The Nine Hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it. The delicious agony of it all. The other eight, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Nie jestem zainteresowany. Nigdy nie powiedziałaś, jak absolutyści cię pojmali. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. Jeśli zostajesz, potrzebuję czegoś w zamian. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Hmm, okej. Okay. Znaczy, kolejny sojusznik, nazwijmy to. On my way. Może się nam przyda, może. Ale póki co... Jesteśmy na smoczej skale. Wróćmy do... Brama Bazyliszka? Dobra, brama Bazyliszka, gdzieś koło bramy Bazyliszka miało być kolejna część tego, klauna. Ale później to doczytam. Na razie, tak, kolejność rzeczy, które mnie interesują. Sprawa morderstw, mamy tuż niedaleko. A po drugie, uwolnienie Mińska. Znajdź pieśń nocy? Co jeszcze mamy tutaj do zrobienia? Do czarodziejskich rozmaitości weźmiemy Gale'a. Ale poza tym jest pałacka Lazadora, artysta twarzy. Tam też będziemy musieli się udać.
Nie wiem, gdzie jest, czy jest gildia zaznaczona. Będziemy musieli ją znaleźć. No tak, powiedziałbym, że kolejność zadań to morderstwa i Mińsk. Co my tutaj mamy? Córa ciemności. Zakończone. Nie, udaj się do żelaznego domu. Znaleźliśmy czujkę Sharam, Ferga Drogera, wydajna. Wyjawił nam, że klasztor jest ukryty we wrytańskim dolnym mieście w miejscu zwanym Domem Żalu. Gdzie jest niby ten Dom Żalu? Nie wiem. W każdym razie najbliższy znacznik mamy tutaj. Ciekawe. Dostaliśmy jakiś znacznik nowy? Odwiedź dawną kryjówkę cesarza. Tak, dostaliśmy. Ale najpierw pójdźmy do tej sprawy z morderstwami. Z kim mamy porozmawiać? Naręczak Davello? Nie widzę tutaj nikogo takiego. Chyba, że tu chodzi o wyższe piętro. Tak, wyższe piętro. Okej, to by miało sens. Dzień dobry. Mogę przyjść? Turn back. This is an active crime scene. Hold on, Thorneil. I'm tired of standing here. Devella's been up there for ages. Some diversion would be welcome. Śledcza Valeria kazała mi porozmawiać z Constable Devello. Constable Devella said she wasn't to be. Investigator Valeria outranks her. As you were, Civi. Fair warning, though. She's in a foul mood. Stamy się idealnie na rozweselaniu złych nastrojów. Okej. Chociaż pewnie to raczej nie zadziała w tej sytuacji. Oh, bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You! Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Nazywam się Punio. Moja ranga to najwspanialszy bard w... jak to się mówi? Wybrzeżu Mieczy. Punio, awanturnik, ciekawość. An adventurer? Fantastic. We don't have enough of those in Baldur's Gate. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stalmane's dead, and I've got to find who killed her. Zabił ją czerwony krasnolud. Powiedz jej o liście celów, którą znalazłaś. Gods. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. Był pomiotem Bala, a nie dzieckiem. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship,
the Baal temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheonthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Momencik, co wcześniej powiedziałaś? Kult nie zniknął na lada dzień. Powiedziałeś, że Saravok przewodził kultystą 100 lat temu. Nie może chyba żyć nadal, prawda? Saravok był człowiekiem. Stranger things have come back to haunt this city. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me. I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you... You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Co będziesz robić w międzyczasie? There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? No, póki co to chyba najlepszy trop. Zobaczę, co da się zrobić. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Dobra. Co tu mamy? Krwawy sygnet. Notatki na temat morderstwa. Zmarły księżna Bylin, miejsce prywatna izba na piętrze tawerny. Dziwne, że księżna spiała w tawernie, a nie w własnym pałacu. Spostrzeżenia rytualne morderstwo, brak prawej ręki, cięcie czyste, prawdopodobnie zadane przed śmiercią. Symbol absolutu na podłodze. Pusta butelka niedawno opróżniona. Może trucizna? Motyw podejrzewany, balicki rytuał. Ale nie powiem tego Valerii. Podejrzani? Trzy znaki zapytania. Mapa mordu. Mapa miasta z jednym zaznaczeniem. Miejsce zabójstwa, gdzie zamordowano osób. Pozorzono groteskowy obraz. Gdzie jest to zadanie? Poza tym nic więcej nie widzę. Inaczej ciało już sprzątnięto. Dobra. Wyrzucona butelka wina. Ty znasz się na medycynie. Serduszko, co nam powiesz? Dobra. Jaheira. Co ty nam powiesz o tym?
Okej. Tyle? Żeby coś z łóżkiem zrobić? Nie, z jakiegoś powodu ktoś raz się wkurzył, że kliknęliśmy. Dobra. Dawna królówka cesarza jest niżej. Pogadajmy z nim. Kilka kotków. Tamburyn. Servant ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. O. A że coś więcej będzie miał do powiedzenia. Dobra, jeszcze niżej musimy zejść. Look, Tamburyn. A servant comes to help us. Kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. Widzimy jakiekolwiek szczury? Że chodzi o jakieś szczury na dole? Właśnie, czy działa tutaj wezwanie błyskawicy? Tak. Generalnie wezwanie błyskawicy to chyba czar, który powinien działać tylko na zewnątrz. Ale albo to nie ma takiej reguły w piątej edycji, albo uprościli to. Podejdź bliżej. Całkiem nieźle. Żołnierz 5 trupów. Okej. Ja tam im... Ale nie mają życia? Po jeden punkt życia. Więc mogę użyć równie dobrze fali gromu. Dobra. Muszę użyć promienia słońca. Nie, żeby to było dobre użycie tego czaru, ale... Mamy też słup ognia, zapamiętałem tobie, ale to też raczej coś, co dałbym zachować na lepsze okazje. Ty masz jakiekolwiek obszarówki? Tobie chyba żadnych nie dałem. Dalej macie na pewno ogień alchemiczny. Dobra. Tutaj jeszcze parę szczurków tylko zostało. Nimi się już nie będę za bardzo przejmował. Wysadziliśmy jakąś beczkę z piwem po drodze, czy winem. Dobra. Dobra.
Dobra, serduszko, daj mi na wszelki wypadek wskazówki. Tutaj mamy stojaki. Dokładnie. O. Z jakiegoś powodu tędy nie chcę przechodzić. The psionic detector's been activated. There must be Gith hostiles nearby. Okej. Dobra. Skradajmy się. Will, idź przodem. Dobra, zejdźmy tędy. Jest stróż bramy. Spróbujmy jego zaatakować z nienacka. Paladynka. Dobra, momencik. Zobaczmy, co by było. Zapisałem? Tak. Zobaczmy jednak, jeżeli nie zabijemy kogoś z nienacka, co się wydarzy. Ta paladynka najdalej nie była do nas wrogo nastawiona. Masz duży poziom. What a pleasant surprise. Here you are, as brazen as described. The gloom soul who thieved from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? Obiecał pomoc w pokonaniu mózgu Nestora. Albo nie służę mu, ten Illithid jest moim sprzymierzeńcem. No ale to brzmi bardziej coś, co powinno ją bardziej przekonać. And you would trust an Illithid to do such a thing? You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to our queen. Powinniście wiedzieć, że cesarz nie jest jedynym mieszkańcem astralnego pryzmatu. What are you doing? My dear child, I already know all there is to know. I will liberate you from your puppet master. Dobra. To była kompletnie bezowocna rozmowa. W takim razie nie czuję się w żaden sposób zobowiązany, żeby ich nie zamordować. Znienacka. Z jakiegoś powodu cały system mi się skraszował przed chwilą. A szkoda. Całkiem nieźle mi szła ta walka. Zróbmy jeszcze raz to samo. Cyk, cyk. Dobra. Przy okazji, wszyscy inni jeszcze nie zostali odkryci. Dobra, co możemy ci zrobić? Chciałbym ich zamęcić. Ostatnio całkiem nieźle mi to poszło. Ostatnio całą trójkę udało mi się zamęcić. Ciekawe, ile jak tym razem się uda. Momencik, czy oni nie są jeszcze w walce? Są, dobra.
Dobra, spróbujmy ich zamęcić. Dobra, jednego się tylko udało zamęcić, trochę gorzej. Ale nadal jeszcze was mamy. Dobra. Topą zrobimy czwartopoziomową błyskawicę. Skupimy się na razie na tobie. Dobra. Jeszcze posępne. Dajmy może pocisk wiodący. 84%. Ładnie. Dobra, i oni chyba, mam nadzieję, że jeszcze będą mieli dodatkową turę. Dobra. Will. Zaklnij ją na siłę. Ona mimo wszystko dalej będzie używać siły. I teraz uderzenie. O nie, nie włączyłem odpychania. Trudno. Może być w stanie do nas dojść. W takim razie cofnijmy się wszyscy. A, nie mogę się cofnąć bardziej. Nie jest wasza tura. Dobra. Niedobra. Aż 3 strzały masz? Okej, okay, a ja już nie mam akcji. Ja aż rozużyłem. Cofnę się, łyknę potkę. Na razie zostanę tutaj. Rad, tak samo już nie masz akcji? Ty się wycofaj, ile będziesz tylko w stanie. Nie chcemy, żebyś utraciła koncentrację na wezwanie błyskawicy. A ty możesz tutaj gdzieś stanąć. Ślepota na Willa. Zdecydowanie tego nie chcemy. Dobra, użyłaś sprintu, to znaczy, że nie byłaś w stanie dojść do nas. Okej, okay, ślepona na posępne serce nie jest fajna. Wygląda na to, że będą przyzywać kolejnych tych. Dobrze by było się nim też zająć dosyć szybko. Jaheira, jesteś w stanie go... O nie! Nie, jeszcze nie jest twój ruch, okej, sorry. Dobra. Spróbuj ją odepchnąć. Od Jaheiry. Tam. Możesz na razie stanąć tutaj. Dobra. Na szczęście nie przerwało to twojej koncentracji. 20 punktów życia. Dobra, spróbujmy ją ubić. Pięknie. Dobra, posępne. Za dużo nie zrobisz, bo jesteś oślepiona. Możesz spróbować się przywrócić. Bo nie byłaby zła opcja. Dobra, przywróć się. I mnie trochę ulecz. Dobra, co możemy zrobić?
Muszę spróbować jeszcze raz ich zamęcić. 60%. Albo coś możemy jeszcze innego zrobić? Mieliby się zamęcić, to fajnie, żeby... Zamęcić, to fajnie, żeby się lepiej skupili. Możemy ciebie oślepić, co? Spróbować przynajmniej. Możemy spróbować oślepić kilka celi. Jeżeli weźmiemy oślepienie wyższego poziomu. Cel poza zasięgiem wzroku. Nie fajnie. Dobra. Parcie ślepota, szkoda. No cóż, to było 50-50. Dobra, schowaj się na razie tutaj. Ślepota na Jaheire. Zdecydowanie tego nie chcemy. Kolejna ślepota. Dobra, fajnie się zgrupowali. Jego trzeba zdjąć w miarę szybko. Dobra, on się pewnie ruszy niedługo. Nie mamy koncentracji na kolejne zaklęcie. Próbuj ją odrzucić. Ładnie. Podejdź tutaj. Dobra. Jaheira. Zrób swoje. Ładnie. Teraz możesz się schować z powrotem. Możemy spróbować ich odrzucić. Nie daję temu dużej szansy, ale spróbujmy. Takem myślą. Dobra, ja się teraz wycofam. Dobra, promień słońca możemy im rzucić. To powinno nieźle zadziałać. Niestety nie udało się ich oślepić. Dobra, pytanie czy sięgniemy zaklętą bronią na górę. Nie, bo jesteśmy oślepieni. Dobra, to zostań tutaj. Znowu oślepiacie? Nie oślepiajcie, Jaheiry. Okej, w końcu im weszło. Ale przynajmniej sporo akcji musieli na to zużyć. Dobra. Jest to tylko 5. poziomu, ale mimo wszystko trzeba by się nimi zająć. Dobra. Utrudnienie. Dobra, spróbuj ją zdjąć. Możesz jeszcze użyć tego.
przeszywającego ataku. Dobra, to spróbuj. Niekrytyczne, ładnie. Wciski zmniejszające. Dobra, możemy im trzasnąć. Możemy im trzasnąć. No, oboje odparli, to nie jest za dobrze. Dobra. Podejdę i łyknę potkę. Jaheira, nie masz mniejszego przywrócenia? Masz. To się odeślep. I na razie zostań tutaj. Jest dalej oślepiona jesteś? Tak. Strach. Żeby spróbować też słup ognia. Ale na razie nie chcę tego zużywać. Ogłuszenie 49%. Czemu by nie? Dobra. Porażający uścisk. Nie, tego nie będziemy. Też nie reaguj. Dobra, Will. Najpierw jego dobi. A potem jego. Ale się na mnie uwziął. Dobra, Jaheira. Ważne pytanie. Czy będziesz w stanie dosięgnąć błyskawicą tamtego gościa? Dobra, możesz użyć kroku przez mgłę. Nie wiem, nie pamiętam skąd go masz, ale użyj. A, ładnie. Dziesięć punktów życia mu zostało. Dobra, wezmę po prostu toksynę. Zacznę do nich strzelać. Najpierw zaczynając od sodniego, bo on jest na dobicie. Prawie. Dobra, teraz się schowam. Dobra, pocisk wiodący za daleko, bo jesteś dalej oślepiona. Dobra, nie będę z tobą nic dużo robił, po prostu atakuj. Ładnie. Obalenie na dystans. Szczęście podwują. Dobra. Dobij jego. Dojdź tak blisko jak tylko możesz. Jesteś w stanie nawet zaatakować, super. Co za dziad? Dobra, odwdzięczę się mu. Prawda,
Nie mam dużo, tak dużo ataków jak on. O, portal się skończył. Dobra, koncentracja, sukces, fajnie. Walnij im tutaj. Dobra, to tyle z twojej strony. Jesteś w stanie podejść? Nie. Jeżeli tutaj skoczysz, to powinnaś być w stanie. Dobra. Trudnie nie, ale zawsze coś. Co za dziad? Czy jesteś w stanie oddać piękny w Zanadonne? Jesteś. Ładnie. Poza normalnym zasięgiem jeszcze bliżej musimy podejść i cyk. Dobra. Trochę dużo zaklęć tutaj zużyliśmy, ale myślę, że to nie była taka standardowej trudności walka. Dobra, co my tu mamy? Atak z powietrza. Gdy postać Gitianki użyje lotu, jej następny atak bronią wręcz zadaje dodatkowo obrażenia psychiczne. Rodowy Gitów, latające buty. Okay. Miecz dwuręczny Gitianki. Będzie na sprzedaż. Dobra, gdzie jest paladynka? Tutaj? Ciepacz weteran? Nie, nie, tam to była paladynka, okej. Okay. Kusza Gitianki. Srebrny klucz. Do uciszenia. Zastępujące osoby stanowią zagrożenie dla naszej działalności, muszą zostać uciszone. Litriarana z rodu Abaraku, Fejter z rodu Nisharów, Karbaran z rodu Semitrów, Renref zgniły z zakapterzonych magów, Lord Ekraf, kapitan portu. Okej. Okay. To cesarz, twoje pismo? O nieuchronności moralnego rozkładu i pożytkach z niego. Długi esej traktujący nieuchronność upadku moralnego związanych z tym możliwości oraz sposobu wykorzystania tej sytuacji. Ciekawe. Wpływ handlarza bronią Gortasza. Dziewięciopalca. Przesyłam raport w sprawie zakłóceń nielegalnego handlu bronią w Dolinie Fiontaru spowodowanych przez przemytniczego Parweniusza Gortasza, choć zamiast zakłóceń powinienem raczej napisać aneksji. Dawni liderzy Czarnego Rynku, rycerze Tarczy oraz poza miastem Zaintarowie zostali praktycznie wypchnięci z branży przez działania Gortasza. Przemyt broni nigdy nie stanowił istotnej pozycji w działalności gildii, ale zważywszy na niewątpliwe ambicje, nierozsądne byłoby zakładać, że Gortasz ograniczy się tylko do szmuglu uzbrojenia. Należy go pilnie obserwować. Okej. Okay. Czyli co, rycerze Tarczy zajmowali się szmuglowaniem? Czy cesarz nie był rycerzem Tarczy? Czy to oznacza, że to, co on mówił o rycerzach Tarczy, to jest bujda? Że wcale nie byli tacy... jakby to ująć... szlachetni?
Dobrze. Bishop obskubaliśmy. Ułożenie zapasów. Tylko dla rycerzy, nie rozpowszechnień. Zakopano za domem rozliczenia ścieżka do wrót Baldura niedaleko górnego miasta. Na razie nie jesteśmy w górnym mieście, więc póki co nas to jeszcze nie interesuje. Księga długów Waterkeep. Księga długów wysokich rangów urzędników z Waterdeep. W przypadku przysług zacznij od góry i śledź według malejącej wagi. Dobra, skupmy jeszcze tych ludzi. Przywództwo arcyksięcia, roboty publiczne, ulotka dla ochotników na rzecz elekcji Gortasza na arcyksięcia. Jako arcyksiąże Lord Gortasz zadba przede wszystkim o roboty publiczne, by na ulicach, w kanałach, na wszystko w murach i bramach Wrót Baldura panował porządek. Żadna inna kwestia nie jest równie ważna. Dobra, tutaj coś jeszcze jest, jeszcze. Okazje do inwestycji. Księga możliwych inwestycji w Kalimisjanie. Zawiadomienie dla wszystkich członków rycerzy tarczy. Do najnowszego raportu wiadowczego dowiesz się o blokadzie miasta i alternatywnych trasach przemytu do górnego miasta. Zapamiętaj, zniszcz po przeczytaniu. Wygląda, jakby ktoś odarł resztę notatki. Korespondencja patriarów. W wiadomości czcigodnego Lorda Mona otrzymałem prośbę Waszej Ekscelencji o wsparcie rycerzy tarczy w rozwoju handlu olejem rybnym. Nie byłbym przeciw takiemu procederowi, niecierpliwością czekam na Pańską odpowiedź. Dobra, tutaj coś jeszcze było chyba. Uwagi na temat tarczy Slavama. Przez stelowych strażników Gortasza coraz trudniej jest obserwować wydarzenia w tym mieście. Słuchaj, a co gdybyśmy spróbowali odzyskać tarczę Slavama? Jest w stanie otrzymać obserwatora, z pewnością poradzi sobie z ominięciem tych cholernych obserwujących oczu. Okej. Okay. Dobra. Cesarzu. What's that? O czym mówisz? Nic się nie zaświeciło. What's that? Happy? My own home. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. Miecz cesarza. Zaklęta broń plus 2, zabójcza zmiennokształtnych. Ta broń nadaje się dodatkowo 1d4 obrażeń przeciwko zmiennokształtnym lub istotom polimorfowanym. Może się przydać. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours if you want it. Dobra. What's that? Łańcuchy. The chains I use to bind my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Coraz ciężej w to umie uwierzyć, cesarzu. Okej. Okay. Dolnego miasta. Dobra, wróćmy jeszcze tutaj. Dobra, w międzyczasie obłupię to pomieszczenie. Myślę, że jest tutaj parę przydatnych rzeczy jakiś. Przepis na zupę z paproci. Z powodu nie chcemy, nie chcecie tego kliknąć. Hmm.
Okej. Okay. Jakiegoś powodu nie chcą tego kliknąć. Momencik, jeżeli to przeniesiemy, to zadziała? Nie. Okej. Okay. Nieważne, dobra. Opłupię ten pomieszczenie i to pomieszczenie na dole zapewne. I cóż, zaczniemy się zajmować pozostałymi rzeczami. Czyli tak, dalej śledztwo, morderstw i Mińska poszukamy. Może. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.